Dzień dobry panie i panowie. Tu na z tej strony, tak jak zapowiadałem, tak bierzemy się za asterkę. Tylne drzwi, głośniczki już nie działają. Czas na zmianę. Rozkręcimy od razu, wygłuszymy, podkleimy, bo z tego co widzę tutaj, to już samo z siebie odpadło. Taka przypadłość, opli, odklejają się tam te zaczaski, zaczepy, czy jak ktoś tam nazywa. Trzeba to jeszcze raz reanimować klejem kleić, także biorę się za zdejmowanie. To jest ciekawe. Ciekawe, nieciekawe. Żeby korbkę zdjąć, to trzeba posiłkować się najlepiej jakimś prętem, gdyż tam jest zawleczka, patrzcie. Taka o. Takie coś. I najlepiej jakimś drutem lub czymś. Ja sobie użyłem brzeszczota. Po prostu wkładacie, pyk, zawleczkę wywalacie i dopiero korbkę ściągacie. Także co nam jeszcze zostało? Tu już sobie zdjąłem zaślepkę. Jeszcze została mi tu do zdjęcia. I bodajże chyba to jest jedna śrubka. Jedna? Tak. Tu jedna śrubka i później zaczaski. Zobaczymy, czy nie pourywam, bo one są takie zajebiste, że mogą strzelić. No ale nie pali się, można bez tego jeździć na razie, tylko chcę zrobić po to, żeby wyciągnąć głośniki, ewentualnie wygłuszyć drzwi. Wtedy będziemy głośniki zamawiać, a będę sobie jeździł bez tapicerki. Opa, opa. Dobra, śrubki wykręcone. To delikatnie podważamy, ale już czuję, że tam się coś posypało. Opa, jest kolejna. Skąd wleciła? Stąd. Dobra, opa, opa. Taka sytuacja. Jeszcze chyba jeden został. O, dobra, byłoby. I mamy to. Mamy to. No i to jest to, o czym właśnie mówiłem, że w Opelku lubi to odpadać. Te wszystkie przyczepy, przylepy i inne tam nananany. Proszę bardzo, to było wzięte stąd. Tu się trzyma, tu się trzyma. No to jest wszystko na kleju, taka sztuka. Tu samo z siebie odpadło. Dlatego tak czy siak trzeba by to ściągać. Super, wejdziemy do domu, podkleimy na nowo. I co? I patrzcie na ten głośniczek nieszczęsny. Co my tu mamy? Panie i panowie, jak to miało grać? Jak to miało grać? Patrzcie, co tu się stało. Obstawiam, że z drugiej strony będzie to samo. O, taka sytuacja. Hemoglobina, woda mineralna. O, tutaj mamy folię, żeby wyciszyć drzwi, wygłuszyć. Trzeba to zerwać. Dobra. To co? Stary. Może teraz tego nie będę ściągał. Najpierw sobie wymontuję głośniczek. Wezmę tą tapicereczkę do domu, do podklejenia. I zobaczymy, jak będą wyglądać drzwi z tej strony. Obstawiam, że będzie to samo. Ale... Car audio, panie i panowie, boch. Panie i panowie, tutaj ta sama sytuacja. Tararara, do podklejenia na nowo. Tu się wszędzie trzyma. To się trzyma, czyli tylko tutaj to, to i głośniczek. Patrzcie, to samo. Pełna moc. Ja pierdziel. No, ja mówię, a co mi on tak harczy? Co on mi tak harczy? No to teraz wiadomo, czemu harczy. Dobra. Dzisiaj wykręcę tylko te głośniki. Biorę sobie tapicerę, czy jak to się tam nazywa, dziadostwo, do podreperowania i co? Będziemy zamawiać nowe napierdalacza. No i super, super, mamy wszystko przyszykowane. Panie i panowie, pogoda taka
niezbyt fajna. Chciałem sobie dzisiaj takim do roboty polecieć, no ale chyba sobie odpuszczę. Dobra, przystępujemy do klejenia tego ustrojstwa. To zrobimy na gorący klej. A tutaj jeszcze mam klej dwuskładnikowy. Ojo, na tym to można osadzać okna. Przynajmniej ja go tak przetestowałem i jest mocny. Tyle, że tutaj ta struktura nie jest zbyt taka, bo klej może i wytrzyma na pewno, ale się oderwie. Patrzcie, tak jak tutaj. O. Dlatego to potem odłaziło. Dobra, machamy to na klej z pistoleta. A tutaj na środek nałożę sobie dwuskładnikowego, a tutaj, gdzie był stary klej, klej pistoletowy i co? I będziemy czekać na nowe głośniki. Patrzcie, jak to miało grać. No i super. To ja się biorę za klejenie, panie i panowie. Zamawiam głośniczki. Dla was to będzie sekunda, a dla mnie jakieś kilka ładnych dni. No i mamy kolejny dzionek. Boczek wysechł sobie elegancko. Klej dwuskładnikowy to złapał. Panie i panowie, nie ma bata, że to nam odpadnie. Także lewa jak i prawa strona podklejona, mucha nie siada. Idziemy teraz wygłuszać drzwi. Opa. A co nam będzie potrzebne? Mi na pewno szczęście, bo znając życie, coś znowu spierdolę. Nie, dobra. Co będziemy potrzebować? Na pewno odtłuszczacz, żeby sobie odtłuścić w środku. Czyściwo. Miareczka. Nożyk. Nożyczki. Wałek. Do maty. No i mata. Całą rolkę zamówiłem. Z Autodoka. Z 60 euro chyba z przesyłką kosztowała. Teraz nie pamiętam, czy tu jest 4 czy 5 metrów. No ale powinno starczyć. Dobra, to co? Bierę się za robotę. Najpierw sobie ściągniemy tą folię zabezpieczającą. Wyrzucał jej nie będę. Zobaczymy. Może później ją przykleję. Aczkolwiek wątpię. No ale niech sobie będzie. Ale powiem wam, panie i panowie, nie ma źle. Nie ma źle. Nawet asterka nie jest z żarta. Chwali się wykonanie, tararara, nic i bardzo ładny dostęp. Dobra, jak to będziemy teraz robić? Po oczyszczeniu, odtłuszczeniu, będziemy sobie ciąć, myślę, na takie małe kawałeczki, ponieważ jakoby, jak oglądałem tutoriale, to na YouTubie nie za bardzo wychodziło chłopakom, jak chcieli kłaść duże plastry. Także będziemy sobie, gdzie się da dojść, będziemy kłaść małymi plastrami. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, bierzemy się za robotę. Dobra, odpuściłem jak się dało i gdzie się dało. Specem nie jestem, ale coś tam działam, panie i panowie. Najlepszy do odtłuszczania braid cleaner z Action. Panie i panowie, pierwszy kawałek się kładzie. Powiem wam tak, nic przyjemnego, naprawdę. Tutaj łapsko wdupcyć i tymi parówkami się tu jeszcze zmieścić. A dobra, działamy. Elegancko będzie wyciszona astra, wygłuszona, opa. Wszędzie wałkiem nie wiadę i z pomocą przychodzi patyczek do mieszania farby i w rogach sobie patyczkiem dopycham, opa. Elegancko. Coraz bliżej święta. Jakoś to zaczyna wyglądać, panie i panowie. Opa, tutaj na sam dół nie będę schodzić, bo to są odpływy na dole i żeby tego nie przytkać, wystarczy jeszcze sobie tutaj ten róg tam
dorobimy i wezmę się za tą stronę. Tylko jeszcze nie wiem, czy obklejać z tej maniki, czy od środka. I oto jest pytanie. No i dobra, myślę, że skończyliśmy te drzwi. Nie będę tutaj naokoło obklejał, bo i tak dotąd idzie tylko tapicerka. Więc nie ma problemu. Tutaj będzie głośnik, tutaj też nie ruszamy. Tapicerka idzie dotąd, także myślę, że tak jak powinno być, tak zrobiłem. A przynajmniej ja tak to widzę. Środeczek elegancko cały. Tutaj z zewnątrz też pachnięte. I od wewnętrznej strony. Dobra, no to co? Mamy to, z jakieś 3 godziny zlazło, panie i panowie, na te drzwi. Ale będzie różnica. Będzie różnica, patrzcie to. Na sam głos. Taka sytuacja, dobra. Zostały nam jeszcze prawe drzwi. I bierzemy się wtedy za montowanie głośniczków. Mamy już głośniczki, JBL-ki, Klap 522F, coś takiego do tyłu zamówiliśmy, 45 RMS-a i myślę, panie i panowie, że to wystarczy. Jest sobota, nie wiem, który to, chyba z trzeci dzień, czy czwarty czekania na różnego rodzaju części, zrówko. Ringi mamy, głośniki mamy, ale nie mamy takiego adaptera, żeby nie ciąć kostki oryginalnej z Opla. To zamówiłem sobie taką przejściówkę. Miało być 2 dni temu. I co? I jajeczko, mamy sobotę i DPD dalej nam tego nie dostarczył i nie mogę startować dalej z robotą, ale zagospodarowałem sobie czas. Patrzajcie. O. Cały ogródek będę jechał, jak to wygląda, pstryk mykwyk, tutaj już sobie wyplewiłem kostkę nożem, ciach i lecimy w tą manikę. Patrzcie, ile tego tu jest. O, wiosna się robi i zielsko wychodzi, także taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna i tu na zapierdala w ogródku. Ale najlepsze będzie tutaj, panie i panowie, patrzcie, gdzie jest przyczepka. Kurczak pieczony. Także na dzisiaj roboty, a roboty. To jest moje standardowe stanowisko na plastiki. Opa. Tam wykopałem z ogródka przedniego. Była taka dupna donica wsadzona. To się muszę tego pozbyć. Tylko to nie jest tak hop-siup. O. Także tutaj będzie zabawy. Tak samo muszę tam w końcu. Co to jest? Markiza? Jak to gówno się nazywa? Panie i panowie? Nie wiem, ale tego ma tutaj nie być. Flexa i trzeba będzie to w końcu pociąć, wywieźć na złom, a materiał na śmietnik. Także biorę się za robotę, bo o Jezu, jest tego tutaj troszkę. Nie? No i co? Jajeczko gamoniu tu na. No. Zawsze jakaś robota jest. Jak nie przy aucie, to w oczekiwaniu stary atakuje. Ogródek, jasny czort. Opa. No to się dzisiaj napocisz. No i mamy 3 godziny i 4 browary później. Coś tutaj się ruszyło. Stary karmik, patrzcie, jak zdezelowany. Odpadł już do wywalenia. Dobra. To wszystko ładnie pyknięte. Nigdzie nie ma trawy. Opa. Para papa. Wszystkiego stary nie zrobił. Z tego względu, że już mi się kontener zapełnił. Tu miałem bluszcza. Tam o. Taka sytuacja, dobrze, że sąsiad jeszcze się nie spruł do mnie. No. No to skurwa jakby nie było. Pasożyt. Dobra. Na razie wrzuciłem sobie tutaj. Jeszcze tam jest, rośnie, ale to przy kolejnej wymianie kontenera będziemy działać. Panie, panowie, a tego przygupa z DPD, jak nie było,
tak nie ma. Taka sytuacja. Para papa, full kontener. Gdzieś już więcej stary nie zrobi. A jest jeszcze co robić tutaj. Jest jeszcze co robić. Palmę pociąć, raz, dwa, trzy piętra liści. No, do rąbnięcia. I tutaj tą sekcję środkową. Para papa. Też w tamtym sezonie cały ten bambus był wycinany, nie było nic. I już odrósł. Jebaniutki. Ale tutaj good job zrobiłem. Tutaj tak trzeba będzie jeszcze przekopać tą ziemię, bo jest od cholery korzeni nasadzonych. Dobra, następnym razem tutaj róże sobie rosną. Elegancko. Białe jak i czerwone. Para papa. Kolejnym razem zrobimy sobie tego. Dziada się pozbędziemy. Jeden bambus do szczęścia mi wystarczy. Tam, o, jest. A to tylko psuje wszystko. Także para papa, para papa. Panie i panowie, mamy gdzieś prawie siódma dochodzi. Także coś czuję, że już nie dostanę dzisiaj. Jak nie dostanę dzisiaj tej paczuszki z tymi przejściówkami do głośników, no to będzie jakieś święto. Jutro niedziela, poniedziałek święto, to dopiero we wtorek. Kurwa, czas ten, czasochłonna jest ta wymiana głośników. A? Powiem wam, ale kurwa, ogród mam, co? Kurwa, to nie wiem co to jest wyrosło, tu bambus, tam to, ojoj. Jeszcze z 2-3 kontenery takie wywiozę, ale jak na dzisiaj, good job zrobiłem. Nie ma źle. Nie ma źle, grill do wyjebania. Już 4 lata ma. I co to jest? Na razie się posiłkuję tym małym, a to już jest szrot. Muszę kurwa przyczepkę zamówić, ale to wtedy będę wszystko wywalał z takich niepotrzebnych gadżetów, jak potnę to chujstwo. No. Się pojedzie na złom, sprzeda to je alu, panie i panowie, no. Dobra, co, oczekujemy dalej na kuriera z DPD. No i dotarły adapterki do głośniczków, tak żeby oryginalnych kabli nie targać. To mamy takie przejścióweczki, straight and thick, to pójdzie pod głośniczek, a to pod oryginalną kosteczkę, także panie i panowie, lecimy na dwór. Kurczę, pieczony. Czas by to było skończyć. Dobra. Zobaczymy, czy to pasuje. Powinno. Opa, opa. Dobra. Hehehe. Mamy to, mamy to. O, robimy testa na suche. No, grać gra. Na razie odłączyłem całkowicie przednie głośniki, żeby zobaczyć tylko, czy mi to będzie hulało. Także hulać hula. Oczywiście nie obyło się bez sztukadorki. Proszę bardzo. Oryginalne pasują, a jak to z zamiennikami, z dystansami, trzeba było wywiercić sobie nową dziurkę. Także biorę się za składanie tego i będziemy testować. Opa, opa, radyjko już też przyszło, ale radyjko to będziemy zmieniać w kolejnym odcinku. Albo wygłuszanie przednich drzwi, jeszcze się zobaczy. Dobra, no projekt Astra leci. No i mamy po robotaju, panie i panowie. Asterka poskładana, wstępnie narzędzi nie wywalam, niech sobie leżą, bo będziemy jeszcze robić psiut. Ale to sobie zrobię sam. Tererera, wiecie czego? Tylko nie przewidziałem, jak kleiłem to czuś. Tu na gamoniu zostały mi odgnioty. Ja mam nadzieję, że to wróci jakoś do tego, bo powiem wam, inaczej będzie to bardzo słabo wyglądało. Tararara. Dobra. Nie wiem.
może wróci. Tu po prostu ściskałem, wiecie o co chodzi? Żeby klej złapał od środka i takie coś by zostało. Oby nie na stałe. Dobra, testujemy jak ten tył gra. No i dobra, włączymy coś, czego YouTube nam nie zblachuje. Bas na 5, reszta domyślnie ustawiona. Sam tył, przód całkowicie odłączony. No powiem wam jak na malutkie głośniki z tyłu. To może być, nie wiem jak tutaj słychać. W kamerze pewnie ciula to, ale powiem wam jak bez wzmacniacza, i radyjka nowego, to i tak naprawdę jest bardzo dobrze. Także misja, myślę, jest zakończona sukcesem, panie i panowie. I co, widzimy się w kolejnym materiale na tym nie do końca normalnym kanale. Opa, opa.